A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał siedemnaście lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, Ponieważ urodził mu się na starość sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kocha go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: Słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: Czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen, oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: Cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a pośle cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów. Rzekł do niego, idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą i przynieś mi wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc, czego szukasz. On zaś odpowiedział: Szukam braci moich, powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. A na to ów mąż powiedział, Wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w dotanie. I ujrzeli go z daleka lecz zanim się do nich zbliżył zmówili się, że go zabiją mówiąc jeden do drugiego oto idzie ów mistrz od snów Noże, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni a potem powiemy dziki zwierz go pożar zobaczymy, co wyjdzie z jego snów a gdy to usłyszał Ruben chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go potem Ruben rzekł do nich nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zatajmy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy Go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Ty więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. A gdy Ruben wrócił do studni, a nie było w studni Józefa, rozdarł szaty swoje. A powróciwszy do braci, rzekł: Nie ma chłopca, dokąd ja teraz pójdę? Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi, potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: Znaleźliśmy to, rozpoznaj, że czy to szata syna twego, czy nie? A on poznał ją i rzekł: To jest szata syna mojego, dziki zwierz pożar go. Tak, z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje, i włożył wór na biodra, i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Midianici zaś sprzedali go w Egipcie potyfarowi, dworzaninowi faraona, dowódcy straży przybocznej. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża z Addullam imieniem Hira. Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego imieniem Shua i pojął ją za żonę i obcował z nią. A ona poczęła i urodziła syna, któremu dał na imię Er. I poczęła znowu i urodziła syna, i nazwała go Onan. Potem jeszcze urodziła syna, i nazwała go Szela. Przebywała zaś w Kezybie, gdy go urodziła. Juda wziął dla Era swego pierworodnego żonę, której było na imię Tamar. Lecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed panem. I dlatego Pan pozbawił Go życia. Wtedy rzekł Juda do Onana obcuj z żoną brata swego i wypełnij wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. Lecz Onan, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do Niego i lekroć obcował z żoną brata swego, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił, dlatego i jego pozbawił życia. Wtedy rzekł Juda do Tamary synowej swojej. Zamieszkaj jako wdowa w domu ojca twego, aż podrośnie Szela, syn mój. Myślał bowiem, niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. I poszła Tamar i mieszkała w domu ojca swego. A po upływie wielu dni umarła córka Szuły, żona Judy. Gdy minął czas żałoby, poszedł Juda z przyjacielem swoim Hirą za Dullam do Timny, do tych, którzy strzygli jego owce. A gdy doniesiono Tamarze, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc swoje owce, zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otuliła zasłoną, i usiadła przy bramie wejściowej do Enaim. Położonego przy drodze do Timny, bo wiedziała, że szela już dorósł, a nie dano mu jej za żonę. A gdy ją Juda zobaczył, myślał, że to nie rządnica, bo zakryła swą twarz. Wtedy zszedł z drogi ku niej i rzekł: Pozwól, że będę obcował z tobą. Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa, i odpowiedziała, co mi dasz za to, że będziesz obcował ze mną. Rzekł, Poślę ci koźlątko z trzody. A ona rzekła: Czy dasz zastaw, póki go nie przyślesz? Rzekł: Co ci mam dać w zastaw? A ona powiedziała: Swoją pieczęć, swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Wtedy dał jej i obcował z nią. A ona poczęła z niego. Po czym wstała i odeszła. A zdjąwszy z siebie zasłonę, odziała się w szaty wdowie. Potem posłał Juda koźlątko przez przyjaciela swego za Dullam, aby odebrać zastaw z ręki owej kobiety, ale jej nie znalazł. A gdy pytał mężów tej miejscowości, mówiąc, gdzie jest nierządnica, która siedziała przy drodze do Enaim, ci odpowiedzieli, nie było tu nierządnicy. Wrócił więc do Judy i rzekł. Nie znalazłem jej, lecz i ludzie miejscowi powiedzieli, nie było tu żadnej nierządnicy. Wtedy rzekł Juda: Niech sobie to zatrzyma. Obyśmy tylko nie stali się pośmiewiskiem. Posłałem przecież to koźlątko, a ty jej nie znalazłeś. Po upływie około trzech miesięcy doniesiono Judzie: Tamara, synowa twoja, dopuściła się wszeteczeństwa i jest brzemienna z nierządu. Wtedy Juda rzekł: Wyprowadźcie ją i spalcie. A gdy wyprowadzano ją, posłała do teścia swego i kazała mu powiedzieć Jestem brzemienna z męża, do którego należą te rzeczy. I rzekła Rozpoznaj, czyja to pieczęć, sznur i laska. Wtedy Juda poznał jej i rzekł Ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałem jej synowi memu szeli. Potem już z nią nie obcował. Gdy zbliżył się czas jej porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. A gdy rodziła, jedno wysunęło rączkę, wtedy położna wzięła nić szkarłatną i uwiązała ją wokoło rączki, mówiąc Ten wyszedł pierwszy. Lecz zdarzyło się, że ono cofnęło rączkę swoją i wyszedł z łona brat jego. Wtedy rzekła, Jakżeś to sobie utorował przejście. I nazwano imię jego Perez, a potem wyszedł brat jego, na którego rączce była nic szkarłatna, i nazwano imię jego Zerach. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przywiedli. A pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, że Bóg jest z nimi i sprawia, że we wszystkim co czyni ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał Go na zarządce domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. O tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła Połóż się ze mną, ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego. Oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: Patrzcie, sprowadził nam męża hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć, i gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. I położyła szatę jego obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy opowiedziała mu to samo, mówiąc: Przyszedł do mnie ten sługa hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby poswawolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa swej żony, któremu powiedziała, mówiąc, tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich. I tam był w więzieniu. Ale pan był z Józefem. I sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Po tych wypadkach zdarzyło się, że podczaszy króla egipskiego i piekarz zawinili przeciw panu swemu królowi egipskiemu. Faraon, rozgniewawszy się na obu dworzan swoich, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy, oddał ich pod straż w domu dowódcy Straży Przybocznej, tam gdzie Józef był więźniem. A dowódca straży przybocznej przydzielił im Józefa, aby im posługiwał, gdy już pewien czas byli w więzieniu. Pod czaszy i piekarz króla egipskiego mieli obaj jednej i tej samej nocy sen, a sen każdego z nich co innego oznaczał. A gdy przyszedł do nich Józef rano, spostrzegł, że byli zmartwieni. Zapytał więc dworzan faraona, którzy byli z nim w więzieniu w domu jego pana, mówiąc: Dlaczego to macie dziś twarze ponure? Odpowiedzieli mu... Mieliśmy sen, a nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef... Czy nie do Boga należy wykład? Opowiedzcie mi je. Wtedy przełożony pod czaszych opowiedział swój sen Józefowi i rzekł... Śniło mi się, że był przede mną krzew winny, a na tym krzewie były trzy pędy, a gdy zaczął wypuszczać pąki, zakwidł... A jego grona winne dojrzały, a miałem w ręku puchar Faraona. Wziąłem więc grona i wycisnąłem je do pucharu Faraona, a puchar wręczyłem Faraonowi. Wtedy rzekł mu Józef, taki jest jego wykład, trzy pędy to trzy dni. Po trzech dniach Faraon podniesie do góry głowę twoją i przywróci ci urząd twój, tak że będziesz podawał puchar Faraonowi do ręki jak dawniej, gdy byłeś pod czasem. Jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci się będzie dobrze powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed Faraonem, by mnie wydostać z tego więzienia. Uprowadzono mnie bowiem podstępnie z ziemi hebrajczyków, a tutaj także nie uczyniłem nic złego, za co by mnie miano strącić do więzienia. A przełożony piekarzy, widząc, że dobrze to wyłożył, rzekł do Józefa, ja też miałem sen. Oto trzy kosze białego pieczywa były na mojej głowie. A w koszu, który był najwyżej, było różne pieczywo, jakie jada faraon. Ptaki zaś wyjadały je z kosza na mojej głowie. Wtedy odpowiedział Józef i rzekł: Oto jego wykład. Trzy kosze to trzy dni. Po trzech dniach faraon podniesie wysoko głowę twoją, bo powiesi cię na drzewie i ptaki będą zjadać ciało twoje. Na trzeci dzień w dniu urodzin faraona urządził on ucztę dla wszystkich dworzan swoich i w gronie dworzan swoich podniósł głowę przełożonego pod i przełożonego piekarzy. Przełożonego pod przywrócił do jego godności podczaszego, także znów podawał puchar do rąk faraona, a przełożonego piekarzy kazał powiesić zgodnie z wykładem snów przez Józefa. Lecz przełożony od czaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. Po upływie dwóch lat śniło się Faraonowi, że stoi nad Nilem. A oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych i pasło się na pastwisku. Potem wyszło za nimi z Nilu siedem innych krów, szpetnych i chudych, i stanęło obok tamtych krów nad brzegiem Nilu. I pożarły owe krowy szpetne i chude, siedem krów pięknych i tłustych. Wtedy faraon się obudził. A gdy zasnął, miał znowu sen. Oto siedem kłosów pełnych i pięknych wyrastało z jednej łodygi. A potem wyrastało za nimi siedem kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni. A te puste kłosy pożarły siedem kłosów grubych i pełnych. Wtedy faraon się obudził a był to tylko sen. Rano, zaniepokojony w duchu, kazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich i wszystkich mędrców, i opowiedział im faraon swoje sny. Nie było jednak nikogo, kto by mógł je wyłożyć faraonowi. Wtedy odezwał się przełożony podczaszyk do faraona i rzekł: Przypominają mi się dziś grzechy moje. Gdy faraon rozgniewał się raz na sługi swoje, Wtrącił mnie do więzienia w domu dowódcy Straży Przybocznej, mnie i przełożonego piekarzy. Obaj mieliśmy jednej i tej samej nocy sen, ja i on, a każdy sen co innego oznaczał. A był tam z nami młody hebrajczyk, sługa dowódcy Straży Przybocznej, któremu opowiedzieliśmy to i wyłożył nam sny nasze. Każdemu wyłożył zgodnie z jego snem. I stało się tak, jak nam wyłożył. Mnie przywrócono do urzędu mojego, a jego powieszono. Wtedy Faraon kazał sprowadzić Józefa. Wyprowadzono go więc śpiesznie z więzienia, a gdy się ostrzyk i zmienił szaty, przyszedł do faraona. Wtedy Faraon rzekł do Józefa, miałem sen, a nie ma nikogo, kto by go wyłożył. Ale o Tobie słyszałem, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wyłożyć. Józef odpowiedział Faraonowi. Nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli Faraonowi pomyślnej odpowiedzi. Wtedy rzekł Faraon do Józefa. Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu, a z Nilu wyszło siedem krów tłustych i pięknych i pasło się na pastwisku. A potem wyszło za nimi siedem innych krów, chudych i bardzo szpetnych, tak szpetnych nie widziałem w całej ziemi egipskiej. I pożarły krowy chude i szpetne siedem pierwszych krów tłustych. A chociaż dostały się do ich brzucha, jednak nie było znać, że dostały się do ich brzucha i wyglądały również petnie jak przedtem. Wtedy obudziłem się. Potem widziałem we śnie, że z jednej łodygi wyrastało siedem kłosów pełnych i pięknych, a po nich wyrastało siedem kłosów suchych, cienkich i wysuszonych przez wiatr wschodni. Kłosy cienkie pochłonęły siedem kłosów pięknych. Opowiedziałem to wróżbitom, lecz nikt nie mógł mi tego wyłożyć. Wtedy rzekł Józef do faraona: Sny faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich faraonowi, co zamierza uczynić. Siedem krów pięknych to siedem lat, a siedem kłosów pięknych to też siedem lat. Jest to bowiem sen jeden. Siedem krów chudych i szpetnych, które wyszły za tamtymi, to siedem lat, a siedem kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni, to siedem lat głodu. To miałem na myśli, gdy powiedziałem faraonowi, że Bóg oznajmił faraonowi, co zamierza uczynić. Nadejdzie teraz siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej, a po nich nadejdzie siedem lat głodu i zapomną, że była wielka obfitość w ziemi egipskiej i głód wyniszczy ziemię, także nikt nie będzie pamiętał o obfitości w kraju z powodu tego głodu, który nastąpi, gdyż będzie on bardzo ciężki. A że sen powtórzył się Faraonowi dwukrotnie, znaczy to, że rzecz ta jest u Boga postanowiona i Bóg niezwłocznie ją wykona. Niech więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego, i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część rodzajów ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej i kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł faraon do Józefa: Oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa, kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi, kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł faraon do Józefa. Jam jest Faraon, lecz bez Twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Nadał też Faraon Józefowi imię, Safenat Paneach, i dał mu za żonę Asenat, córkę Potifera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. A Józef miał trzydzieści lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od faraona i objeżdżał całą ziemię egipską, a ziemia rodziła obficie przez siedem lat urodzaju. W tych siedmiu latach, które nastały w ziemi egipskiej, gromadził wszelką żywność i składał zapasy w miastach, składał w nich zbiory z okolicznych pól. Tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego, tak wiele, że zaprzestano je mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. A zanim nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asenat, córka Potifera, kapłana z On. Pierworodnego nazwał Józef Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: Rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. A gdy skończyło się siedem lat obfitości w ziemi egipskiej, rozpoczęło się siedem lat głodu, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi egipskiej był chleb. Ale gdy również w całej ziemi egipskiej zapanował głód, lud wołał do faraona o chleb. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: Idźcie do Józefa i czyńcie, co on wam powie. A głód był na całej ziemi. Wtedy otworzył Józef wszystkie spichrze i sprzedawał Egipcjanom zboże, gdyż głód coraz bardziej dawał się we znaki w ziemi egipskiej. Ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Egiptu, do Józefa, aby zakupić zboża, gdyż wielki głód był na całej ziemi. A gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie było zboże, rzekł do synów swoich, Czemu oglądacie się jeden na drugiego? Potem rzekł: Oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Jedźcie tam, a zakupcie dla nas stamtąd zboża, abyśmy ostali się przy życiu i nie pomarli. Wyruszyło więc dziesięciu braci Józefa, aby zakupić zboże w Egipcie. Ale Jakub nie puścił Beniamina, brata Józefa z braćmi jego, bo mówił, żeby go nie spotkało jakie nieszczęście. Wraz z innymi przybyli synowie Izraela, aby zakupić zboże, gdyż głód był w ziemi kananejskiej. A Józef był wielkorządcą w kraju. On to sprzedawał zboże całemu ludowi w kraju. A gdy przyszli bracia Józefa, oddali mu głęboki pokłon aż do ziemi. Gdy Józef ujrzał braci swoich, poznał ich, lecz udawał wobec nich obcego i rozmawiał z nimi szorstko. I rzekł do nich, skąd przyszliście? A oni odpowiedzieli: Z ziemi kananejskiej, aby zakupić żywność. Chociaż Józef poznał braci swoich, oni go jednak nie poznali. I przypomniał sobie Józef sny, które mu się śniły o nich, i rzekł: Szpiegami jesteście. Przybyliście, aby wyśledzić nieobronne miejsca kraju. A oni odpowiedzieli do niego: Nie, panie. Słudzy twoi przybyli, aby zakupić żywność. Jesteśmy wszyscy synami jednego męża. Jesteśmy ludźmi uczciwymi. Słudzy twoi nie są szpiegami. Lecz on rzekł do nich: Nie, bo przyszliście wyśledzić nieobronne miejsca kraju. Na to rzekli: "Było nas dwunastu braci sług twoich, synów jednego męża, w ziemi kanaanejskiej. Najmłodszy jest teraz ojcem naszym w domu." A jednego już nie ma, rzekł do nich Józef. Jednak jest tak, jak wam powiedziałem, jesteście szpiegami. Dlatego jako żyw faraon, będziecie poddani próbom i nie wyjdziecie stąd, dopóki nie przyjdzie tu wasz najmłodszy brat. Wyprawcie jednego z was, by przyprowadził brata waszego, a wy będziecie w więzieniu, aż zbada się słowa wasze, czy polegają na prawdzie. Jeżeli nie, to jako żyw faraon jesteście szpiegami. Potem oddał ich pod straż na trzy dni. A trzeciego dnia rzekł do nich Józef. Jeśli chcecie żyć, uczyńcie tak, bo ja boję się Boga. Jeśli jesteście uczciwi, to niech jeden wasz brat pozostanie jako więzień w domu, w którym jesteście pod strażą, a wy idźcie zabrawszy zboże na potrzeby domów waszych. Potem przyprowadźcie do mnie najmłodszego brata waszego, a wówczas sprawdzą się słowa wasze i nie poniesiecie śmierci. I uczynili tak. Wtedy mówili jeden do drugiego, zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. Wtedy odezwał się Ruben, mówiąc: czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Lecz nie usłuchaliście, oto teraz żąda się obrachunku za jego krew. Lecz oni nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo tłumacz pośredniczył między nimi. Wtedy odwróciwszy się od nich, rozpłakał się. Potem znowu wrócił do nich, rozmawiał z nimi, a wziąwszy spośród nich Symeona, kazał go związać na ich oczach. A Józef rozkazał, aby napełniono wory ich zbożem i zwrócono im pieniądze każdemu do wora jego i aby dano im żywność na drogę. Takim też uczyniono. Potem oni włożyli zboże swoje na osły i udali się w drogę. A gdy jeden z nich rozwiązał wór swój, by w gospodzie dać obrok osku swemu, spostrzegł pieniądze na wierzchu wora swojego. Rzekł więc do braci swoich. Zwrócono mi pieniądze, oto są w worze moim. Wtedy przerazili się i z niepokojem mówili jeden do drugiego, cóż nam to Bóg uczynił. A gdy przybyli do Jakuba, Ojca Swego, do ziemi kananejskiej, opowiedzieli mu wszystko, co im się przytrafiło, mówiąc. Mąż, Pan owej ziemi, rozmawiał z nami szorstko i wziął nas za szpiegów swej ziemi. Myśmy mu powiedzieli, jesteśmy uczciwi, nigdy nie byliśmy szpiegami. Było nas dwunastu braci, synów ojca naszego. Jednego już nie ma, a najmłodszy jest teraz z ojcem w ziemi kananyjskiej. Wtedy rzekł do nas ów mąż, pan tej ziemi. Po tym poznam, że jesteście uczciwi. Zostawcie u mnie jednego brata, a weźcie zboże na potrzeby domów waszych i idźcie. Ale przyprowadźcie do mnie najmłodszego brata waszego, abym poznał, że nie jesteście szpiegami, lecz ludźmi uczciwymi. Wtedy oddam wam brata waszego i będziecie mogli swobodnie podróżować po kraju. A gdy opróżniali wory, każdy znalazł w swoim worze sakiewkę ze swoimi pieniędzmi. Na widok sakiewek z pieniędzmi zlękli się oni i ich ojciec. Wtedy rzekł do nich Jakub, ojciec ich. Osierociliście mnie, nie ma Józefa i nie ma Symeona, a chcecie zabrać Beniamina. Wszystko to zwaliło się na mnie. A Ruben rzekł do ojca swego mówiąc: Możesz zabić obydwóch synów moich, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Powiesz mi go, a ja przyprowadzę go do ciebie. Ale on rzekł: Nie pójdzie syn mój z wami, gdyż brat jego umarł, a on jeden tylko pozostał. Jeśli by go więc spotkało co złego w drodze, którą pójdziecie, doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. Lecz w kraju panował srogi głód. Kiedy więc zjedli wszystko zboże, które sprowadzili z Egiptu, rzekł do nich ojciec: Zakupcie nam znowu trochę żywności. Rzekł do niego Juda, mówiąc: Mąż ów wyraźnie nam oświadczył: Jeżeli brat wasz nie będzie z wami, nie ujrzycie oblicza mego. Jeśli więc puścisz z nami brata naszego, pojedziemy i zakupimy ci żywności, ale jeśli nie puścisz, nie pojedziemy, bo mążów powiedział nam: Jeśli brat wasz nie będzie z wami, nie ujrzycie oblicza mego. Wtedy rzekł Izrael, czemu wyrządziliście mi taką przykrość? Oznajmiając mężowi temu, że macie jeszcze brata. Wtedy oni odpowiedzieli, Mążów dokładnie wypytywał się o nas i o rodzinę naszą, mówiąc, czy ojciec was żyje jeszcze, czy macie jeszcze brata? I odpowiedzieliśmy mu na te pytania, czy mogliśmy wiedzieć, że powie, przyprowadźcie mi tu brata waszego? A Juda rzekł do Izraela, ojca swego, pozwól iść chłopcu temu ze mną. Wyruszymy zaraz i pojedziemy, aby zachować życie i nie umrzeć, zarówno my, jak i ty, i dzieci nasze. Ja ręczę za Niego, ode mnie żądaj Jego zwrotu. Jeżeli nie przywiodę Go do Ciebie i nie stawię Go przed Tobą, będę wobec Ciebie obciążony winą po wszystkie dni. Gdybyśmy bowiem nie zwlekali, bylibyśmy już dwa razy wrócili. Wtedy rzekł do nich Izrael Ojciec ich. Jeżeli tak musi być, to uczyńcie tak. Nabierzcie do swych worów najlepszych płodów ziemi i zanieście w darze temu mężowi trochę balsamu i trochę miodu, korzeni i mirry, orzechów i migdałów. Weźcie też podwójną kwotę pieniędzy z sobą, a zabierzcie ze sobą pieniądze zwrócone wam na wierzchu worów, bo może to była omyłka. Weźcie brata waszego, udajcie się w drogę, i wróćcie do owego męża A Bóg Wszechmogący niech was obdarzy Miłosierdzie mu tego męża Aby wypuścił wolno tamtego brata waszego I Benjamina A ja, jeśli mam być osierocony To niech już będę osierocony Wzięli więc mężowie ci ten dar Wzięli ze sobą podwójną kwotę pieniędzy Oraz Benjamina I udali się w drogę Pojechali do Egiptu I stanęli przed Józefem a gdy Józef ujrzał z nimi Benjamina, rzekł do zarządcy domu swego. Wprowadź tych mężów do domu, zabij i przygotuj sztukę bydła, bo ludzie ci będą w południe jedli ze mną. I uczynił ów mąż, jak mu rozkazał Józef, i wprowadził tych ludzi do domu Józefa. Gdy wprowadzono ich do domu Józefa, mężowie ci bali się i mówili. Wprowadzono nas tutaj z powodu pieniędzy, które poprzednio włożono do worów naszych, aby rzucić się na nas, napaść nas i wziąć nas wraz z naszymi osłami w niewolę. Przystąpili do męża, który był zarządcą domu Józefa, i przemówili do niego w bramie domu. I rzekli: Pozwól, panie mój, już raz przyjechaliśmy, aby nakupić żywności. A gdy przyjechaliśmy do gospody i rozwiązaliśmy wory nasze, oto pieniądze każdego były na wierzchu jego woru w pełnej ich wadze. dlatego przywieźliśmy je z sobą. przywieźliśmy też z sobą inne pieniądze, aby zakupić żywności. Nie wiemy kto tamte nasze pieniądze włożył do worów naszych. a on rzekł: pokój wam, nie bójcie się, Bóg wasz. I bóg ojca waszego włożył wam skarb do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie i przyprowadził do nich Symeona. Wprowadziwszy ich do domu Józefa, dał im ów mąż wody, aby umyli nogi, dał też obrok ich osłom. Potem przygotowali dary, zanim Józef przyszedł w południe. Słyszeli bowiem, iż mieli tam jeść posiłek. A gdy Józef przyszedł do domu, złożyli mu dar, który mieli z sobą, i pokłonili mu się do ziemi. On zaś pytał ich, jakim się powodzi, i rzekł: Czy zdrów jest, stary Ojciec wasz, o którym mi opowiadaliście, czy jeszcze żyje? A oni odpowiedzieli: Zdrów jest, sługa twój, ojciec nasz, jeszcze żyje. I ponownie oddali mu głęboki pokłon. A gdy podniósł oczy, spostrzegł Beniamina, Syna matki swojej i rzekł, czy to wasz najmłodszy brat, o którym opowiadaliście mi. Potem rzekł, Bóg niech ci będzie miłości w synu mój. Zaraz potem Józef wyszedł śpiesznie, gdyż wzruszył się do głębi widokiem brata swego i łzy cisnęły mu się do oczu. Wyszedł więc do komnaty i tam płakał. Potem umył twarz swoją i wyszedł, a gdy opanował się, rzekł, podajcie posiłek. I podali jemu osobno, i im osobno, oraz Egipcjanom, którzy z nim jadali osobno, bo Egipcjanie nie mogą jeść chleba razem z Hebrajczykami, gdyż byłoby to dla Egipcjan obrzydliwością. Usiedli naprzeciw niego, od najstarszego do najmłodszego, według wieku, i ze zdziwieniem patrzyli jeden na drugiego. Potem kazał podawać im ze swego stołu potrawy, przy czym część Benjamina, była pięć razy większa niż części wszystkich innych i pili z nim i podpili sobie. Następnie rozkazał zarządcy swego domu napełnij wory tych mężów żywnością, ile tylko mogą unieść i włóż każdemu pieniądze na wierzch w jego worze. Lecz kubek mój, kubek srebrny, włóż na wierzch do woru najmłodszego z pieniędzmi za jego zboże. I uczynił, zgodnie z rozkazem, który mu dał Józef. Gdy zaświtał poranek, wyprawiono mężów wraz z ich osłami. Zaledwie wyszli z miasta i byli niedaleko, rzekł Józef do zarządcy domu swego. Wstań, goni za tymi mężami. A gdy ich dogonisz, powiedz im, dlaczego odpłaciliście złem za dobre? Czyż to nie ten sam kubek, z którego pija pan mój? I za pomocą którego zwykle wróży, źle postąpiliście. A gdy ich dogonił, powiedział do nich te słowa. Ale oni odpowiedzieli mu: jakże pan nasz może mówić coś takiego? Uchowaj Boże, by słudzy twoi mieli uczynić coś takiego. Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu worów naszych, przynieśliśmy znowu do ciebie z ziemi kanaanyjskiej. Jakżebyśmy mieli kraść w domu Pana Twego srebro, albo złoto? U którego ze sług Twoich by go znaleziono, ten niechaj umrze, a my też będziemy niewolnikami Pana Twego. Wtedy On rzekł: Niech więc będzie tak, jak mówicie: U którego On się znajdzie, ten będzie niewolnikiem moim, wy zaś będziecie bez winy. Każdy więc złożył prędko swój wór na ziemi, i każdy rozwiązał swój wór. Potem zaczął szukać od najstarszego, a skończył na najmłodszym. I Kubek znalazł się w worze Beniamina. Wtedy oni rozdarli szaty swoje. Każdy objuczył osła swego i wrócili do miasta. A gdy Juda i bracia jego przyszli do domu Józefa, który tam jeszcze był, padli przed nim na ziemię, a Józef rzekł do nich, – Cóżeście to uczynili? – czy nie wiedzieliście, że mąż taki jak ja zna się dobrze na wróżbach? Wtedy powiedział Juda: Cóż mamy powiedzieć panu naszemu? Cóż mamy rzec? Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę sług twoich. Otośmy niewolnikami pana mego, zarówno my, jak i ten, u którego znaleziono kubek. A on rzekł: Daleki jestem od tego, bym miał to uczynić. Tylko ten mąż, u którego znaleziono kubek, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś idźcie w pokoju do ojca waszego. Wtedy przystąpił do niego Juda i rzekł: Proszę panie mój, pozwól słudze twemu powiedzieć słowo do pana mego i nie gniewaj się na sługę twego, gdyż ty jesteś jak sam faraon. Pan mój pytał sług twoich, mówiąc: macie ojca albo brata? Wtedy odpowiedzieliśmy panu mojemu, Mamy jeszcze ojca staruszka i małego chłopca, który urodził mu się na starość. Brat zaś jego umarł tak, że on sam jeden pozostał po matce swojej i ojciec kocha go. Ty zaś rzekłeś do sług swoich, przyprowadźcie go do mnie, abym go oglądał własnymi oczyma. Powiedzieliśmy panu mojemu, chłopiec ten nie będzie mógł opuścić ojca swego, bo gdyby opuścił ojca swego, ten by umarł. Wtedy Ty rzekłeś do sług swoich, jeśli brat wasz najmłodszy nie przyjdzie z wami, nie będziecie już oglądać oblicza mojego. A gdyśmy przyszli do sługi Twojego, Ojca mojego i powtórzyliśmy Mu słowa Pana Mego, Ojciec nas rzekł, jedźcie znowu, kupcie nam trochę żywności. A my powiedzieliśmy nie możemy jechać. Pojedziemy natomiast, jeżeli nasz najmłodszy brat pojedzie z nami. Bo jeśli brat nasz najmłodszy nie pojedzie z nami, nie będziemy oglądać oblicza owego męża. Wtedy rzekł sługa Twój ojciec mój do nas: Wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć: Z pewnością rozszarpał mi go dziki zwierz, i dotąd go nie widziałem. A jeżeli zabierzecie i tego, a spotka go coś złego, Wtedy doprowadzicie mnie, osiwiałego ze zmartwienia, do grobu. Gdybym więc teraz przyszedł do sługi Twego, Ojca mojego, a nie byłoby z nami chłopca, z którego duszą jest związana dusza jego, to gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawią słudzy Twoi, że sługa Twój, Ojciec nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu. Bo sługa Twój ręczył za chłopca Ojcu swemu, mówiąc, jeśli nie przywiodę go do ciebie wtedy do końca życia będę obciążony winą dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój jako niewolnik pana mego a chłopiec niechaj wróci z braćmi swymi bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego gdyby nie było ze mną tego chłopca nie mógłbym patrzeć na nieszczęście które by dotknęło ojca mego Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał – wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich – jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się, proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już dwa lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie pięć lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i Panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Idźcie więc śpiesznie do Ojca Mego i powiedzcie mu. To rzekł syn twój Józef, Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej, przybądź do mnie niezwłocznie. Zamieszkasz w ziemi Goshen i będziesz blisko mnie, ty wraz z synami twoimi i wnukami twoimi i trzodami twoimi i bydłem twoim i wszystkim, co masz. Zapewnię ci tam utrzymanie, bo głód będzie jeszcze pięć lat, abyś nie żył w niedostatku, ty i dom twój i wszystko, co masz. A oto widzą oczy wasze i oczy brata mego Benjamina, że to ja mówię do was. Opowiedzcie też ojcu mojemu o całej chwale mojej w Egipcie i o wszystkim coście widzieli. I śpiesznie przyprowadźcie tu ojca mego. Potem rzucił się na szyję bratu swemu Benjaminowi i płakał. Benjamin też płakał w objęciach jego. Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego. A gdy wieść doszła na dwór faraona, że przybyli bracia Józefa, podobało się to faraonowi i dworzanom jego. To też faraon rzekł do Józefa: Powiedz braciom swoim, uczyńcie tak, objuczcie bydło wasze i jedźcie do ziemi kanaanejskiej. Zabierzcie Ojca Waszego i rodziny wasze, i przyjedźcie do mnie, a dam wam najlepszą część ziemi egipskiej, abyście mogli spożywać najwyborniejsze płody Ziemi. Ciebie, zaś upoważniam, abyś im nakazał. Uczyńcie tak weźcie sobie z ziemi egipskiej wozy dla dzieci i żon waszych, i przywieźcie ojca Waszego i przyjedźcie. Nie żałujcie pozostawionych sprzętów gdyż to co najlepsze w całej ziemi egipskiej będzie wasze synowie Izraela uczynili więc tak a Józef dał im wozy według rozkazu faraona dał im też żywność na drogę każdemu z nich dał szaty odświętne lecz Beniaminowi dał trzysta srebrników i pięć szat odświętnych Ojcu zaś swojemu posłał dziesięć osłów objuczonych najlepszymi rzeczami egipskimi i dziesięć oślic objuczonych zbożem, chlebem i żywnością dla ojca na drogę. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich – nie kłóćcie się w drodze. Tak więc wyjechali z Egiptu i przybyli do ziemi kananejskiej do Jakuba, ojca swego, i oznajmili mu – Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył. A gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich, i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przywieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich, i rzekł Izrael: Najważniejsze, że syn mój Józef żyje jeszcze, pójdę go zobaczyć, zanim umrę. I wyruszył Izrael w drogę ze wszystkim, co miał, a gdy przybyli do Berszeby, złożył rzeźne ofiary Bogu, ojca swego, Izaaka. Wtedy rzekł Bóg do Izraela w widzeniach nocnych, mówiąc, Jakubie, Jakubie, a on odpowiedział, oto jestem. Rzekł, jam jest Bóg, Bóg ojca Twego, nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię Cię wielkim narodem. Ja pójdę z tobą do Egiptu, ja cię stamtąd wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy. Wyruszył więc Jakub z Berszeby. Synowie Izraela zaś wieźli Jakuba, ojca swego, i dzieci, i żony na wozach, które posłał faraon, aby go przewieziono. Wzięli też swoje stada i dobytek swój, który nabyli w ziemi kanaanejskiej, i przyszli do Egiptu, Jakub i całe potomstwo jego z nim. Tak wtedy przyprowadził z sobą do Egiptu synów swoich i wnuków swoich, córki swoje i wnuczki swoje, całe potomstwo swoje. A to są imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu. Jakub i synowie jego, pierworodny Jakuba Ruben. Synami Rubena byli Hanoch, Pallu, Hesron i Karmi. Synami Symeona byli Jemuel, Jamin, Ochad, Jachin, Sochar i Saul, syn Kananejki. Synami Lewiego byli Gershom, Kechat i Merari. A synami Judy byli Er, Onan, Szela, Perez i Zerach. Ale Er i Onan umarli w ziemi Kananejskiej. Synami Peresa byli Hesron i Hamul. Synami Isahara byli Tola, Puwa, Job i Shimron. Synami Zebulona byli Seret, Elon i Jachlel. To są synowie Lei, których urodziła Jakubowi w Paddan Aram oraz Dina, córka jego. Wszystkich synów i córek jego było trzydzieści troje. Synami Gada byli Sifion, Haggi, Szuni, Ezbon, Eri, Arodi i Areli. Synami Ashera byli Imna, Iżwa, Izwi, Beria, a siostrą ich była Serach. A synami Beri byli Heber i Malkiel. To są synowie Zylpy, którą dał Laban córce swej lei, których ona urodziła Jakubowi, razem szesnaście osób. A synami Racheli, żony Jakuba, byli Józef i Beniamin. Józefowi urodzili się w ziemi egipskiej synowie, których mu urodziła Asenat, córka Potifera, kapłana Zon, Manases i Efraim. Synami Benjamina byli Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Roż, Muppim, Huppim i Art. To są synowie Racheli, którzy urodzili się Jakubowi. Wszystkich osób czternaście. Synem Dana był Hushim. Synami Naftaliego byli Jachsel, Guni, Jeser i Shilem. To są synowie Bilchy, którą dał Laban córce swej Racheli, których ona urodziła Jakubowi. Wszystkich osób siedem. Wszystkich osób, które przybyły z Jakubem do Egiptu i od niego pochodziły oprócz synowych Jakuba było razem sześćdziesiąt sześć. Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich osób rodziny Jakuba, która przybyła do Egiptu było siedemdziesiąt. I posłał przed sobą Judę do Józefa, aby go uprzedzić, zanim przybędzie do Goszem. I przybyli do krainy Goszem. A Józef kazał zaprząc swój wóz i wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela Ojca Swego. A gdy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał w objęciach Jego. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, Teraz mogę już umrzeć, skoro ujrzałem Ciebie, że jeszcze żyjesz. Józef zaś rzekł do braci swoich i do domowników Ojca swego, pójdę zawiadomić Faraona i powiem mu, Przybyli do mnie bracia moi i domownicy Ojca Mego, którzy byli w ziemi kananejskiej. Mężowie ci są pasterzami owiec, jako hodowcy bydła przyprowadzili trzody swoje, bydło swoje i wszystkie swój dobytek. A gdy Faraon was zawezwie i zapyta, jaki jest wasz zawód, odpowiecie, hodowcami bydła byli słudzy Twoi od młodości, aż dotąd, zarówno my, jak i Ojcowie nasi. Abyście mogli mieszkać w krainie Goszen, bo wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. A Józef, gdy przyjechał, powiadomił Faraona mówiąc, Ojciec mój i bracia moi przybyli z ziemi kananejskiej, z trzodami swymi, z bydłem i z całym dobytkiem swoimi są w krainie Goszen. A wziął spośród braci swoich z sobą pięciu mężów i przedstawił ich Faraonowi. Faraon zapytał braci jego: "Jaki jest zawód wasz?" A oni odpowiedzieli faraonowi: "Słudzy twoi są pasterzami owiec, zarówno my, jak i ojcowie nasi." Następnie powiedzieli jeszcze faraonowi: "Przybyliśmy, aby jako goście zatrzymać się w tym kraju, gdyż nie ma paszy dla trzód sług twoich, bo w ziemi Kanaanejskiej panuje ciężki głód." Pozwól teraz, aby słudzy Twoi zamieszkali w ziemi goszen. Wtedy odezwał się Faraon do Józefa, mówiąc. Ojciec Twój i bracia Twoi przybyli do Ciebie. Ziemia egipska stoi dla Ciebie otworem. W najlepszej części kraju daj mieszkanie Ojcu swemu i braciom swoim, niech mieszkają w krainie goszen. Jeśli zaś wiesz, że są między nimi ludzie dzielni, Uczyń ich nadzorcami trzód, które do mnie należą. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go Faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił Faraona. I rzekł Faraon do Jakuba, Ile jest lat życia Twego? Jakub powiedział Faraonowi, Czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego, i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Potem pobłogosławił Jakub faraona i wyszedł od faraona. A Józef osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej w najlepszej części kraju, w ziemi Ramzes, jak rozkazał faraon. Józef zaopatrywał w chleb ojca swego i braci swoich. I cały dom Ojca swego według liczby dzieci. A w całym kraju nie było chleba, bo głód był bardzo ciężki, także ziemia egipska i ziemia kananejska ginęły z głodu. Za zboże, które nabywano, ściągał Józef wszystkie pieniądze znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej. Pieniądze te oddawał Józef na dworze Faraona. A gdy wyczerpały się zasoby pieniężne w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa, mówiąc, daj nam chleba. Dlaczego mamy umierać na oczach Twoich, skoro brak nam już pieniędzy? Na to odpowiedział Józef: Dajcie bydło wasze, a dam wam za bydło wasze, skoro brak wam pieniędzy. Wtedy przygnali bydło swe do Józefa. I dawał im Józef chleb za konie, i za stada owiec, i za stada bydła i za osły. Tak to w owym roku zaopatrywał ich w chleb za wszystko ich bydło. A gdy upłynął ów rok, przyszli do Niego następnego roku i rzekli do Niego. Nie tajmy tego przed Panem naszym, że skoro skończyły się nam pieniądze, a stada bydła należą do Pana naszego, nie pozostało nam już nic co moglibyśmy dać Panu naszemu, jak tylko ciała nasze i role nasze? Dlaczego mamy ginąć na oczach Twoich, zarówno my, jak i rola nasza? Kup więc za chleb nas i rolę naszą. Będziemy wraz z naszą rolą niewolnikami faraona, tylko daj nam ziarna siewnego, abyśmy utrzymali się przy życiu i nie zginęli, a ziemia nie była pustkowiem. I tak wykupił Józef wszystką ziemię uprawną dla Faraona, bo wszyscy Egipcjanie sprzedali role swoje, gdyż głód dał się im we znaki. Tak to cały kraj stał się własnością Faraona. Co do ludności zaś oddał ją całą w poddaństwo od jednego krańca Egiptu do drugiego. Nie wykupił tylko ziemi kapłańskiej. Bo kapłani mieli stałe zaopatrzenie wyznaczone przez faraona i żyli z tego zaopatrzenia, które im wyznaczył faraon, dlatego nie sprzedali ziemi swojej. I rzekł Józef do ludu. Oto kupiłem dziś dla faraona was i role wasze macie tu ziarno siewne, obsiejcie więc role. Lecz ze zbiorów oddacie piątą część faraonowi. Natomiast cztery piąte pozostaną wam na zasianie roli i na wyżywienie was, domowników waszych, i na wyżywienie dzieci waszych. Oni odpowiedzieli: Utrzymałeś nas przy życiu, obyśmy tylko zyskali łaskę w oczach Pana naszego, a będziemy niewolnikami faraona. Tak ustanowił Józef przepis, który obowiązuje do dnia dzisiejszego co do roli w Egipcie, że piąta część zbiorów należy do Faraona. Tylko rola samych kapłanów nie stała się własnością Faraona. Tak osiadł Izrael w ziemi egipskiej w krainie Goszen. Nabywali ją na własność, rozradzali się i rozmnażali bardzo. Jakub żył w ziemi egipskiej 17 lat, także życie Jakuba trwało 147 lat. A gdy się zbliżały dni, kiedy Izrael miał umrzeć, wezwał syna swego Józefa i rzekł do niego: Jeśli im znalazł łaskę w oczach twoich, połóż proszę rękę swoją pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność. Nie pochowaj mnie w Egipcie, bo chcę spocząć z ojcami moimi, dlatego wywieź mnie z Egiptu i pochowaj mnie w ich grobie. On zaś odpowiedział: Uczynię według życzenia twego. Wtedy rzekł Jakub, przysięgnij mi. A On przysiągł mu i skłonił się Izrael wsparty o wierzch laski swojej. Po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi. Ojciec twój zachorował, wtedy wziął on z sobą dwóch swoich synów, Manassesa i Efraima. A gdy doniesiono Jakubowi, oto syn Twój Józef przybył do ciebie, zebrał Izrael siły i usiadł na łożu i rzekł Jakub do Józefa Bóg wszechmogący ukazał mi się w luz w ziemi kananejskiej błogosławił mi i rzekł do mnie Oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludów i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po tobie Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej zanim przybyłem do ciebie do Egiptu Efraim i Manases będą moimi jak Ruben i Symeon. Ale potomstwo Twoje, które po nich spłodzisz, będzie należało do Ciebie. Będą nazywani imieniem braci swoich w swoim dziedzictwie. Gdy wracałem z Padanu, umarła mi w drodze Rachela w ziemi kanaanejskiej, gdy jeszcze był kawałek drogi do Efraty. I pochowałem ją tam przy drodze do Efraty, to jest do Betlejemu. A gdy Izrael zobaczył synów Józefa, rzekł: Kimże oni są? Na to odpowiedział Józef ojcu swemu: To moi synowie, których dał mi tu Bóg. A on rzekł: Przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że nie dowidział. A gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Potem rzekł Izrael do Józefa. Nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego: Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manasesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa, skrzyżował swe ręce, bo Manases był pierworodny, i błogosławił Józefowi mówiąc, Bóg, z którym ojcowie moi Abraham i Izak trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia, aż po dzień dzisiejszy. Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom, i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manasesa, i rzekł Józef do ojca swego. Nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: Wiem, synu mój, wiem. Także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy. Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: Niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manases. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem. Potem rzekł Izrael do Józefa. Oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych. Ja zaś daję ci o jedno zbocze górskie więcej niż braciom twoim. Odebrałem je z rąk Morejczyków mieczem i łukiem swoim. Potem wezwał Jakub synów swoich i rzekł Zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości. Zgromadźcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, Ojca waszego. Rubenie, ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej. Pierwszym co do godności Pierwszym co do potęgi Burzliwyś jak woda Ale nie będziesz miał pierwszeństwa Boś wszedł na łoże ojca swego Splugawiłeś wówczas moje posłanie Na które wszedłeś Symeon i Lewi to bracia Miecze ich są narzędziami gwałtu Nie bierz udziału duszo moja w radzie ich Nie przyłączaj się do ich wspólnoty serce moje Bo w gniewie zabili mężów a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. Juda, ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich. Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. Szczenię lwie, Juda, synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś. Czai się jak lew i jak lwica, Któż go spłoszy? Nie oddali się berło od Judy, Ani buława od nóg jego, Aż przyjdzie władca jego I jemu będą posłuszne narody. Uwiąże ośle u krzewu winnego, A młode swoje oślicy U szlachetnej latorośli winnej. Wypierze w winie szatę swą, A w krwi winogron płaszcz swój. Pociemnieją oczy jego od wina, A zęby jego zbieleją od mleka. Zebulon Mieszka nad brzegiem morza, na brzegu, gdzie jest przystań okrętów, a jego granice sięgają aż do Sydonu. Isachar to osioł kościsty, wyleguje się między zagrodami, a gdy zobaczył, że spoczynek jest dobry, a ziemia jest urocza, nachylił grzbiet do noszenia ciężarów i stał się sługą pańszczyźnianym. Dan sądzi swój lud jak każde plemię izraelskie. Niech będzie dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Zbawienia Twego oczekuję, Panie. Gad, rozbójnicy napierać na niego będą, ale On będzie deptał piętę ich. Asher, tłusty jest pokarm jego, dostarczać będzie przysmaków królewskich. Naftali, smukła łania, rodzi ładne sarnięta. Józef Płodna latorość, płodna latorość nad źródłem, której gałązki rozrastają się ponad murem, niepokoją go, strzelają na nie zwalczają jego łucznicy, jednak łuk jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie, dzięki pomocy mocarza Jakuba, stamtąd, gdzie jest pasterz, opoka Izraela. Bóg Ojca Twego niechaj Cię wspomoże. Wszechmogący niech Ci błogosławi, niech darzy Cię błogosławieństwem niebios, błogosławieństwem toni leżącej w dole, błogosławieństwem piersi i łona, błogosławieństwa Ojca Twego, które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych, wyborne dary wzgórz odwiecznych niech spłyną na głowę Józefa i na Ciemię poświęconego wśród braci swoich. Benjamin Wilk drapieżny rano pożera zdobycz wieczorem dzieli łup oto wszystkie dwanaście plemion Izraela i oto co im powiedział ojciec błogosławił im każdemu z osobna udzielił każdemu błogosławieństwa stosownego dał im polecenie mówiąc do nich gdy ja będę przyłączony do przodków moich Pochowajcie mnie z ojcami moimi w jaskini, która jest na polu Efrona Chetyty, w jaskini na polu Machpela, na wschód od Mamre, w ziemi kananejskiej, którą wraz z polem nabył Abraham na grób dziedziczny od Efrona Chetyty. Tam pochowano Abrahama i Sarę, żonę jego. Tam pochowano Izaaka i Rebekę, żonę jego. Tam też pochowałem Leę. Pole z jaskinią na nim nabyte zostało od Chetytów. A gdy Jakub dał ostatnie polecenie synom swoim wyciągnął nogi swoje na łoże i skonał, i został przyłączony do przodków swoich. Wtedy Józef rzucił się na twarz ojca swego, płakał nad nim i całował go. Potem Józef rozkazał sługom swoim, lekarzom, aby zabalsamowali ojca jego i lekarze balsamowali Izraela przez czterdzieści dni, bo tak długo trwało balsamowanie. Egipcjanie opłakiwali go przez siedemdziesiąt dni, a po upływie dni żałoby po nim rzekł Józef do dworzan Faraona. Jeżeli znalazłem łaskę w oczach waszych, powiedzcie, proszę Faraonowi. Ojciec mój zobowiązał mnie przysięgą, mówiąc, gdy umrę, pochowaj mnie w grobie, który wykopałem sobie w ziemi kananejskiej. Dlatego teraz chciałbym pojechać i pochować ojca mego, a potem wrócę na to rzekł faraon. Jedź i pochowaj ojca swego, jak cię zobowiązał przysięgą. Pojechał więc Józef, aby pochować ojca swego. Jechali też z nim wszyscy dworzanie faraona, starsi dworu jego i wszyscy starsi ziemi egipskiej. Nadto cały dom Józefa i bracia jego oraz cała rodzina ojca jego tylko małe dzieci. Owce swoje i bydło zostawił w krainie Goszen. Jechały też z nim wozy i jeźdźcy, także orszak był bardzo liczny. A gdy przyjechali do Goren Ha Atat, który jest za Jordanem, urządzili tam wielki i bardzo uroczysty obrzęd żałobny. Józef obchodził po swoim ojcu z żałobą przez siedem dni. A gdy mieszkańcy ziemi kananejskiej ujrzeli obrzędy żałoby w Goren Ha Atat, mówili... To ciężka żałoba u Egipcjan, dlatego nazwano to miejsce Abel Misraim, leży ono za Jordanem. Potem postąpili synowie jego z nim tak, jak im rozkazał. Synowie zawieźli go do ziemi kananejskiej i pochowali go w jaskini na polu Machpela, które nabył Abraham wraz z polem na grób dziedziczny od Efrona Chetyty na wschód od Mamre. Po pogrzebie ojca swego, wrócił Józef do Egiptu, wraz z braćmi i wszystkimi, którzy pojechali z nim na pogrzeb jego ojca. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec, ich mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech, oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. A Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną Ojca swego, a żył Józef sto dziesięć lat. I oglądał Józef prawnuki Efraima, a synowie Mahira, syna Manasesa, urodzili się na kolanach Józefa. I rzekł Józef do braci swoich, Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc, Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, Zabierzcie stąd kości moje. Józef umarł mając sto dziesięć lat, i zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swą rodziną: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar, Zebulon i Benjamin, Dan i Naftali. Gad i Asher. Wszystkich potomków Jakuba było siedemdziesiąt osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, także było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król Egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szyfra, a druga Puła, mówiąc Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jakim nakazał król Egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: Kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej niż przyjdzie do nich położne, A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi. Każdego chłopca, który się urodził u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu.